Dała mi matka jakiś szczodraczek chleba i krzyż święty na drogę. I przysiadłem się z tamtymi, a raczej z tamtym, gdyż dwóch jeszcze nie byli gotowi. A później, jak się lepiej dowiedzieli o warunkach tego terminu, to całkiem zaniechali wyjazdu. Była to piękna niedziela sierpniowa. Zajechaliśmy na targowicę i z wujkiem tego mojego kolegi poszliśmy do tego pana majstra, który mieszkał na Żydowskiej ulicy. Mieszkanie miał na parterze, a pracownię w suterynach. Pochwalony, a na wieki, a siadajcie, siadajcie. Majstrowa nas usadowiła w kuchni. Już było po obiedzie. Chłopcy terminujący i synowie majstrowej oglądali nas z ciekawością, czy będzie można po nas jeździć. Mój kolega Michaś z przykrzywioną główką, typ Lizusa, siedział uśmiechnięty głupkowato. Ja zaś siedziałem poważnie smutny, bo od razu sam jak palec, licho ubrany, nitżem majstrowej nie przyniósł. Michaś natomiast i sobie zapasy bułek i masła i majstrowej tak samo. Majstrowa to typ starej kucharyi, bitej na wszystkie kopyta. Gdy nas zlustrowała od stóp do głów, tak orzekła, że Michaś nadaje się na rzemieślnika, a Krygowski to szlachcic. Sama powaga, ale na to nie dbała, gdyż wiedziała już z nauczyciela, że mam zdolności rzeźbiarskie. A taki chłopak im był potrzebny, gdyż to były czasy rzeźby. Każda, nawet kwatera okna, musiała mieć kawałek podziurawionego drzewa, przybite niby kapiter.